biskupa w naszym synajowym biurze. Witam po raz kolejny, no bo na Boże Narodzenie się tutaj spotkaliśmy. I też witamy wszystkich, którzy przybyli, oglądają nas za pomocą Facebooka, YouTube'a i innych social mediów. No i księże biskupie, no tak, powiedziałem, witamy serdecznie w tym takim przedwielkanocnym okresie. No dziękujemy też, że ksiądz biskup znalazł na nas trochę czasu. Zawsze to miło, że pasterz pamięta o tych najmłodszych owieczkach. No i tutaj na pewno najpierw chcielibyśmy a propos tych najmłodszych owieczek zapytać, bo no, tradycją było u nas w diecezji, że Niedziela Palmowa to jest ten moment spotkania młodzieżowego, aczkolwiek ojciec święty Franciszek w ostatnim roku przeniósł Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym na święto Chrystusa Króla. No oprócz tego jeszcze oczywiście dochodzą te wszystkie no, straszne warunki pandemiczne, na pewno uciążliwe, ale jakie to było dla księdza biskupa uczucie przeżyć Niedzielę Palmową bez tego naszego Synaju? Rzeczywiście w całym Kościele Powszechnym mieliśmy to święto młodości i młodych związane z Niedzielą Palmową. Ojciec Święty Jan Paweł II zwracał uwagę na to, żeby ten kontekst Niedzieli Palmowej ukazywał siłę młodości, radość, wjazd Jezusa do Jerozolimy, palmy, okres wiosny. Cała ta symbolika miała podkreślić właśnie obecność Kościoła w Kościele Młodzieży jako tych, którzy zwiastują wiosnę Kościoła. Ojciec Święty Franciszek podjął decyzję, aby, jak wiemy doskonale, przenieść Światowe Dni Młodzieży na uroczystość Chrystusa Króla. Już trochę inny klimat jesienny, ale to nie oznacza, że to jest jesień życia. I chciałem podkreślić, że oczywiście to jest pewnego rodzaju przyzwyczajenie, bo ja się też przyzwyczaiłem do tego, że w Niedzielę Palmową 4, 5 czy więcej tysięcy młodych ludzi, no, tak jak wszyscy, zmierza ulicami Tarnowa, tak i głosi tajemnicę Chrystusa, wchodząc niejako w okres Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego. Myślę jednak, że najważniejsze jest to, iż jesteśmy złączeni z Chrystusem. Czas tutaj nie odgrywa roli. Najważniejsza jest nasza więź z Chrystusem. Jestem przekonany, że wielu duszpasterzy także będzie zadowolonych, gdyż twierdziło, iż w okresie tutaj w czasie Niedzieli Palmowej młodzież jest niejako porywana z parafii na uroczystości do Tarnowa. Teraz będziemy mieli możliwość, aby młodzież bardziej zaistniała w parafii w tym czasie, ale równocześnie uroczystość Chrystusa Króla uświadamia nam, jak bardzo mocno jesteśmy związani z Chrystusem, który także zwycięża, który jest zamknięciem historii ludzkiej i na to musimy też zwrócić uwagę. Mimo młodości, mimo bycia w różnym wieku, musimy sobie uświadamiać, gdzie jest nasz cel, gdzie jest nasz kres. Z pewnością uroczystość Chrystusa Króla to jest podsumowanie dziejów, to jest zamknięcie w wymiarze liturgicznym historii ludzkiej, to jest otwarcie na wieczność, na nieśmiertelność, do której wszyscy zdążamy. Księże biskupie, no, jesteśmy praktycznie zamknięci już rok ponad, bo rocznica słynnego zamknięcia już była. Papież Franciszek wzywa nas do jedności, żeby być razem, żeby być wspólnie, tylko jak utrzymywać tą jedność, będąc właśnie zamkniętym, oddzielonym od siebie niejako? Z pewnością nie jest to łatwe, gdyż bazując na naturze ludzkiej, odległość fizyczna bardzo pomaga w nawiązywaniu relacji też psychicznych i duchowych. W komunikacji interpersonalnej zwraca się uwagę właśnie na odległość i tak jak my jesteśmy teraz powiedzmy metr, półtora metra od siebie. Półtora, tak. Tak, wszystko jest w porządku. Dzięki temu nasze relacje są bardziej bliskie. To działa na podświadomość. Gdybyśmy się oddalili fizycznie, to także w jakiś sposób ten dystans się tworzy. To widzimy w czasie, dostrzegamy w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
zawsze chcemy być jak najbliżej Chrystusa, który jest wystawiony w hostii. Skracamy sobie ten dystans, możemy tak powiedzieć, interpersonalny, niemal fizyczny, żeby wejść w głębszą relację z Bogiem. Ale wiemy doskonale, że w życiu duchowym czas i przestrzeń trochę inaczej funkcjonują i mimo tego zamknięcia zewnętrznego, fizycznego, my możemy nawiązywać relacje i na poziomie komunikowania w różny sposób, chociaż jesteście, mówię tutaj o młodych, zmęczeni już tym komunikowaniem online, ale mamy najwyższy stopień komunikowania z Bogiem przez dar modlitwy i także gdziekolwiek jesteśmy, możemy zawsze myśleć pozytywnie o drugim człowieku, o znajomych, posyłać im dobre myśli, posyłać im modlitwę, doradzić przez telefon, podtrzymać na duchu, gdy jest trudno, ciężko. A więc w każdym czasie, w każdym miejscu możemy budować jedność, więzy międzyludzkie i przede wszystkim więzy z Bogiem, ale wszystko zależy od tego, czy wewnętrznie jesteśmy zamknięci, czy jesteśmy betonem takim klasycznym i zamknęliśmy się w swoim świecie i nie chcemy mieć nic wspólnego z innymi, czy też mamy w sobie taką wewnętrzną otwartość na drugiego człowieka, na jego tajemnice, na jego obecność. Dzięki temu, że wchodzimy w relacje teraz, wy jak, w jakiś sposób wpływacie na moje życie, a ja mam nadzieję, że wpływam trochę przynajmniej na waszą codzienność. No tak, wpływanie na życie, budowanie tych relacji na pewno jest czymś istotnym, na pewno jest ważnym i no, buduje nasze życie, buduje naszą codzienność. No ale w tej codzienności, zwłaszcza przed świętami, pojawiają się różne promocje, przeceny, wyprzedaże, pojawiają się strojki świąteczne, pisanki, różnego rodzaju oferty, właśnie takie wielkanocne, świąteczne, ale co robić, żeby tych świąt no, nie skomercjalizować, żeby to nie było tylko taka gonitwa za mazurkiem i jej pisankami, tylko żeby to właśnie dobrze przeżyć. Wydaje mi się, że współczesna kultura, która jest bardzo mocno nastawiona na konsumpcję, to wiemy o tym doskonale. Jest bardzo dużo produktów na świecie i trzeba je sprzedać. Dlatego promocje, dlatego działania, także wydawałoby się w przestrzeni tej religijnej, duchowej, tutaj też się promuje pewne towary, ale zauważamy też niebezpieczne zjawisko redukowania symboliki religijnej, mówimy o chrześcijańskiej symbolice, także związanej z tajemnicą Wielkiej Nocy, gdzie symbole chrześcijańskie, religijne, związane ze zmartwychwstałym Chrystusem, znikają zupełnie z tej promocji. Tutaj cieszymy się, bo jest baranek wielkanocny, a więc mamy tą symbolikę mocno zaznaczoną i ona jest potrzebna, ona jest bardzo ważna, bo pod każdym symbolem kryje się rzeczywistość. Dotykając tego baranka mamy jakąś świadomość, że dotykamy tajemnicy Chrystusa, który jest barankiem Bożym, który zmartwychwstał. Ale właśnie wracając do tej konsumpcji, też nie można zatrzymać się tylko na gadżetach, tylko na obrazach, tylko na symbolach, ale trzeba wejść w rzeczywistość. Wiele społeczeństw, które są na bardzo wysokim poziomie już konsumpcji i komunikacji, na przykład społeczeństwo japońskie, wielu młodych ludzi już jest zmęczonych właśnie tym przemieszczaniem się w świecie robotyki, w świecie konsumpcji i na przykład porzucają telefony komórkowe najnowsze, wracają do pierwszych wersji. Jest taka próba cofnięcia się, próba porzucenia zbyt dużej ilości materii szeroko rozumianej, która ich absorbuje, która wprowadza ich bardziej w nerwice niż w rozwój własnej osoby i budowania wzajemnych relacji. I mam nadzieję, że w pewnym momencie, myślę tutaj o młodych, włączą się takie mechanizmy obronne. To znaczy, zamiast dodawać plus, plus, jeżeli chodzi o materię, to będziemy sobie ujmować, żeby plus się pojawił w życiu wewnętrznym, duchowym, w relacjach międzyludzkich. Bo im mniej się koncentrujemy na kwestiach materialnych, tym
głębiej wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem, tym bardziej dostrzegamy, że największą wartością jestem ja sam w sobie. Nie jakieś zabawki, powiedzmy, które pozwalają mi przyjemnie spędzać czas, ale ja sam wewnętrznie jestem wielkim darem Boga dla samego siebie i dla innych ludzi. Na pewno tak jest, no bo właśnie pamiętamy o tym drugim człowieku. Dokładnie. I też odnośnie tego drugiego człowieka, my często, między innymi też poprzez to zabieganie, poprzez komercjalizację, zapominamy o sednie tych świąt, o tym, że właśnie Jezus Chrystus umarł za nas wszystkich. I bardzo łatwo przychodzi nam ocenianie innych. Dlaczego ktoś zrobił to, dlaczego ktoś zrobił tamto, dlaczego coś takiego się u nas pojawia i jak z tego wybrnąć? Z pewnością ocenianie jest konieczne w naszym życiu. Cały czas oceniamy też siebie. Dlaczego zrobiłem to, dlaczego zrobiłem w taki, a nie inny sposób, czy zrobiłem dobrze, czy odpowiednio, czy jakie intencje, jakie motywy mną kierowały. I wiadomo, że to też, jeżeli nie wpadniemy w taki egotyzm, tylko myślenia o sobie i analizowania siebie, swoich zachowań dla własnej tylko doskonałości, to jest dobry kierunek, bo cały czas trzeba pracować nad sobą. Tak samo konieczna jest ocena drugiego człowieka, nawet zewnętrzna, ponieważ żeby wejść w relację z drugim człowiekiem, no, podświadomie czy świadomie, zaczynam go analizować, czy w danym momencie jest w dobrym nastroju, czy też nie. Czy mogę do niego powiedzieć te słowa, czy też nie. Ta ocena jest ważna, ale jeżeli ta ocena przede wszystkim jest wypełniona intencją miłości bliźniego, że chcę mu pomóc, że chcę nawiązać z nim dobrą relację, że chcę go dobrze ocenić, rozpoznać, to wtedy idziemy w dobrym kierunku. Niestety widzimy teraz mocne hejtowanie na każdym kroku, gdzie przede wszystkim akcentuje się tylko zło w drugim człowieku, gdzie zadaje się ból, cierpienie. Nie widzi się całego jego życia, tylko jakiś mały fragment. Tylko Bóg jest w stanie ocenić nas obiektywnie, bo zna całe nasze życie, zna wszystkie nasze motywacje, nasze myśli i historię życia. Dlaczego zachowuje się w taki, a nie inny sposób? I dlatego jest miłosierny. I dlatego jest pełen miłości. Ja tylko przypomnę sobie taką sytuację z mojego życia kapłańskiego. Byłem młodym księdzem, katechetą. I pamiętam, że w jednej z klas uczeń po prostu utrudniał mi bardzo życie i katechezę. I powiem tak, że po ludzku wyprowadzał mnie z równowagi, zachowywałem spokój. Później była wizyta duszpasterska. I ona jest bardzo cenna, wizyta duszpasterska, tak zwana kolęda, której w tamtym roku nie mieliśmy z wiadomych względów. Gdy zobaczyłem środowisko tego domu, że to jest rozbita rodzina, że on tam nie ma ciepła rodzinnego, że tam nie ma miłości, to wtedy zrozumiałem, że on krzyczy, on zwraca uwagę na siebie przez to zachowanie, żeby się nim zająć, żeby ktoś nawiązał z nim jakąś relację. Zupełnie w inny sposób zacząłem do niego podchodzić. Właśnie z tą świadomością nie możesz oceniać tak do końca, bo nie wiesz. Dopiero musisz popatrzeć szerzej, musisz być dłużej z danym człowiekiem, musisz wejść w przyjaźń, poznać więcej i to dopiero wtedy możesz coś więcej. Pewno, że przyjaźń powoduje, że też trzeba powiedzieć na zasadzie tej oceny. Źle robisz w pewnym momencie, musisz się zmienić. Uruchom to, co jest w tobie dobre i piękne. Właśnie o to chodzi. Tak, musimy pamiętać o drugim człowieku, ale też pamiętać o sobie. Tylko żeby to nie było błędne koło. Ale tak jeszcze wracając do tego, co się dzieje dookoła nas w tym momencie, co jest też niestety smutne, czyli do tej atmosfery, tej sytuacji pandemicznej. W ostatnich miesiącach, tygodniach wielu z nas, może niekoniecznie my sami, ale wielu z nas pożegnało swoich bliskich, musiało się pogodzić z utratą czegoś, może wolności, może jakiejś takiej suwerenności samego siebie, niezależności, ale też bardzo często utratą kogoś bliskiego, nie wiem, naszego członka rodziny, sąsiada. Jest to związane z tym, co się dzieje w tym momencie, bo codziennie ktoś odchodzi, codziennie mamy nowe zakażenia, czyli właśnie ta sytuacja pandemii, jak pogodzić się z tą utratą kogoś bliskiego, czegoś bliskiego,
No właśnie pamiętając o tym, co nas czeka już w niedzielę, czyli Wielkanoc. Zawsze będziemy kogoś tracić. Zawsze będziemy coś tracić. Będziemy i tracić i młodość, i zdrowie, i przyjaciół, i bliskich, i dziadków, i pradziadków. W jakimś takim sensie ludzkim to jest nieuchronne. I trzeba to też zaakceptować, bo być może wielu ludzi, młodych także, nie chce się z tym pogodzić, że trzeba coś oddać, że trzeba coś w życiu stracić, ale żeby zyskać. I chrześcijaństwo jest tą siłą, i osoba Jezusa Chrystusa, który traci w tajemnicy swojej śmierci, bo traci swoje życie, ale dzięki temu zmartwychwstaje, zyskuje. I tak samo jest w naszym życiu chrześcijańskim. Współczuję tym, którzy są niewierzący. Współczuję tym, którzy nie mają tej szerokiej perspektywy swojego życia, bowiem wtedy utrata kogoś bliskiego, czy utrata swojego zdrowia, czy utrata kochających osób, przyjaciół, znajomych. To jest wielkie wtedy cierpienie, bo już umiera część mnie i nie można tego odzyskać. Bezpowrotnie się wydaje się takim młodym ludziom, nie tylko młodym, że bezpowrotnie. I tracimy wtedy sens naszego życia. My ufam, ja straciłem w tym roku kalendarzowym, nie tylko, i wcześniejszym, sporo osób z rodziny i to najbliższych. Ale no, mimo bólu jest właśnie ten spokój, że cały czas jestem z nimi, czy oni są ze mną. I to jest zupełnie inna perspektywa. Pan Bóg jeszcze bardziej pozwala nam popatrzeć na swoje życie właśnie w tej perspektywie wielkiego daru i relacji, które nigdy nie są zerwane, ale są nawiązywane w inny sposób, w innej perspektywie. Zatem musimy pamiętać o tym, że przynajmniej dla nas to nie jest utrata końcowa, tylko takie oczekiwanie, pauza. Pauza w grze, że wreszcie wrócimy do nich. Tak, pauza i tylko jest kwestia, kiedy naciśniemy odpowiedni przycisk w swoim życiu i to życie dalej, nawet z najbliższymi, dalej się toczy, tylko właśnie... Na innym wymiarze. Zupełnie w innym wymiarze. Oni są na innym poziomie. Tak, tak, jakbyśmy mieli czwarty wymiar poruszania się w czasie. Dokładnie. Tak, i cofania czasu, i przyspieszania w czasie i tak dalej, to wszystko jest nam dane w Bogu, który stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Dokładnie. Księże biskupie, jeszcze raz dziękujemy za to, że ksiądz biskup do nas przyszedł, porozmawiał z nami. I prosimy tutaj i w imieniu młodych, i w imieniu wszystkich oglądających o błogosławieństwo, o parę słów na te święta, które są wyjątkowe, bo każde święta Wielkiej Nocy są wyjątkowe. I o słowa otuchy, pocieszenia, ale też i o słowa nadziei. Pozwólcie, że powstanę, dlatego że tajemnica zmartwychwstałego Chrystusa polega na tym, że kroczymy, że zmierzamy, że idziemy. Uczniowie biegną do grobu ku Chrystusowi zmartwychwstałemu, biegną ku Niemu, gdy widzą Go ukazującego się po swojej śmierci. I chciałem Wam, drodzy młodzi przyjaciele, życzyć tego, żebyście zawsze mieli tą postawę bycia w drodze z Chrystusem zmartwychwstałym. Żeby te wszystkie trudne sytuacje, które was także spotykają, bo jesteśmy częścią świata, częścią społeczeństwa, tego, co się dzieje obecnie, abyście uświadomili sobie, że przecież w Chrzcie Świętym to wszystko, co trudne, bolesne, zanurzamy w śmierci Jezusa Chrystusa, w Jego umieraniu, a więc nie jesteśmy osamotnieni. Jesteśmy w tym traceniu, o którym mówiłem, zawsze zjednoczeni z Bogiem, ale także z innymi osobami, które stanowią treść naszego życia. I zawsze z tego bólu cierpienia wyłania się Chrystus zmartwychwstały, który bierze nas za rękę i prowadzi przez życie ku nieskończoności, ku nieśmiertelności, ku miłości, która będzie trwać na zawsze. Już teraz z nami wędruje i cały czas wypełnia nasze życie. W tym duchu
odkrywania obecności Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał w naszym codziennym życiu, pragnę Wam udzielić błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Thank you.